Piotr Relich, PCH24TV, witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Witold Gadowski, publicysta, pisarz i co z perspektywy naszej dzisiejszej rozmowy będzie miał niebagatelne znaczenie. Reżyser filmów dokumentalnych o tematyce bliskowschodniej, m.in. Inshallah, Krew Męczenników czy Święci z Doliny Niniwy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszej rozmowy, już tradycyjnie pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie, możliwość wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą Państwo w opisie tego filmu, a w tym miejscu zwracam się również z prośbą o wsparcie dla naszej najnowszej produkcji, film dokumentalny Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Wspierając to dzieło już dzisiaj, otrzymają Państwo dostęp do przedpremierowego pokazu tego filmu, także bardzo zachęcam. A już przechodząc do naszego tematu, świat żyje sobotnim atakiem Hamasu na Izrael i tego, co się obecnie w Strefie Gazy dzieje. Oczywiście brutalne, krwawe sceny wstrząsnęły opinią publiczną, jednak takie pierwsze pytanie, taka pierwsza kwestia, która przychodzi mi na myśl, no to właśnie w jaki sposób państwo, które dysponuje jednym z najlepszych, jak i najlepszym wywiadem na świecie, monitoruje, kontroluje Strefę Gazy na bieżąco za pomocą najnowocześniejszej technologii, no było w stanie po prostu tak dać się zaskoczyć. Eksperci mówią wręcz o, i tu cytat, spektakularnej porażce służby Izraela. I jaka jest Pana opinia na ten temat? Oczywiście trudno jest tutaj z Krakowa oceniać wydarzenia w Tel Awiwie, w Hajfie czy w Jerozolimie. Mogę tylko spekulować i te spekulacje opierają się na znajomości systemu bezpieczeństwa izraelskiego, przynajmniej tego systemu sprzed paru lat, bo może on się zmienił. Cały system IDF izraelski opierał się przede wszystkim nie na Mossadzie. Wszystkie te notatki, które się ukazały w naszej prasie, mówiące Mossad zaspał, Mossad zawalił, no są bardzo dyletanckie. Dlatego, że mówią o nieznajomości ustroju służb specjalnych Izraela przez autorów tych notatek. No ale oczywiście wypowiadają się eksperci, którzy mówili bardzo dużo o Mossadzie. Sęk w tym, że instytut zwany popularnie Mossad to jest wywiad zagraniczny. Za bezpieczeństwo wewnętrzne Izraela odpowiada Shin Bet. To jest służba wewnętrzna bezpieczeństwa odpowiadająca za agenturę w środowiskach arabskich, czyli w Strefie Gazy, w Palestynie, na zachodnim brzegu Jordanu i wywiad wojskowy Aman. Wywiad wojskowy Aman, który zawiaduje wszelkim sprzętem elektronicznym patrolującym granice Izraela. Także granice ze Strefą Gazy. No już tyle o tej Strefie Gazy powiedziano, więc nie będę powtarzał, to jest nieduża strefa, to jest jakieś 40 km na 10. Ja tam byłem ostatni raz w 2010 roku. Więc od tego czasu się bardzo dużo zmieniło. Nie mam niestety wjazdu do Izraela i od tego czasu już nie mogę wjechać do Izraela. Z prostego powodu, nie dlatego, żebym był wrogiem państwa Izrael, tylko zrobiłem film o Hezbollahu, libańskim ugrupowaniu Partii Boga. I od tego czasu jestem niemile widziany w Izraelu. Więc polegam na lekturze różnych źródeł i na starej wiedzy. Więc warto wiedzieć, wywiad jądrowy LAKAM, wywiad zagraniczny Instytut zwany popularnie Mossad, Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet i wywiad wojskowy Aman. I wtedy dopiero widzimy cały ustrój służb. Oprócz tego oczywiście są bezpośrednie zwiady wojskowe każdej jednostki. Każda jednostka izraelska posiada pododdział zwiadu. Dodać do tego należy, że granica ze Strefą Gazy jest silnie ufortyfikowana. W wielu miejscach jest mur, jest duży płot. Więc rzeczywiście to zaskoczenie było duże. Właśnie, ale tym bardziej zaskakuje. Dlaczego? Ale dlaczego? Bo po pierwsze, Hamas od dłuższego czasu, przynajmniej od roku, działa bez użycia elektroniki. Nie posługują się telefonami komórkowymi, nie posługują się GPS-ami. Nie posługują się żadnym sprzętem elektronicznym, korzystają z gońców. Jak powiedziałem, no Strefa Gazy nie jest duża, więc przesłanie wiadomości przez gońca to jest góra dzień i ta wiadomość dociera. Oprócz tego jest wiele innych sposobów komunikowania się. Jest system Hawali,
czyli system przekazywania pieniędzy bez przekazywania fizycznego pieniędzy i bez jakichkolwiek elektronicznych śladów. Tak na przykład pieniądze płyną z Kataru, gdzie rezyduje kierownictwo Hamasu. Tak pieniądze płyną z pewnych radykalnych islamistycznych kręgów w Arabii Saudyjskiej. Z tym, że tutaj Hamas ma problem, bo ma już bardziej radykalne ugrupowanie w Strefie Gazy, islamski dżihad, które uważa Hamas za ugodowy i Hamas za sprzedajny, za dogadujący się z Izraelem. Więc naprawdę każdy radykał znajdzie większego radykała. Tak jak Fatah znalazło Hamas, który oskarża Fatah o kolaborację wręcz z Izraelem, tak sam Hamas jest oskarżany przez islamski dżihad też o kolaborację z Izraelem. To wszystko jest bardzo trudne, to jest plątanina. Musimy sobie zdać sprawę, że Gaza jest jednym z najbardziej, najgęściej zaludnionych regionów świata. Rejonów, takich małych subrejonów świata. Może gęściej jest w obozie Shatila w Bejrucie. Od 70 lat przebywają tam uchodźcy palestyńscy. Niewielu Polaków tam było. Jak jesteście Państwo w Bejrucie, zapuśćcie się do Shatila i zdacie sobie sprawę z tego, co znaczy być uchodźcą w dzisiejszych czasach, w jakich warunkach przez 72 lata ludzie tam żyją. Bo najstarsza mieszkanka Shatila, którą spotkałem, miała 72 lata, urodziła się w obozie. To nie tylko masakry, które pamiętamy, prawda, które odbyły się przy aprobacie wojsk izraelskich, okupujących wtedy Bejrut, tą strefę Bejrutu, masakry uchodźców palestyńskich, ale także ogromny radykalizm. Trudno się dziwić temu radykalizmowi w obozach jordańskich, libańskich, czy w enklawach na terenie Izraela. Trudno się dziwić radykalizmowi palestyńskiemu, bo po prostu Palestyńczycy żyją biednie. Poziom życia Izraelczyka jest 3 do 4 razy wyższy niż poziom życia mieszkańca autonomii palestyńskiej. Gdyby porównać poziom życia w Ramallach, a poziom życia w Tel Awiwie, to jest to po prostu przepaść. Więc zdajmy sobie z tego sprawę, że autonomia nie ma wody. Kwestia wody jest kwestią, która nastraja przeciwko Izraelowi cały świat arabski, ponieważ na poziomie Jordanii, Jordan jest już tylko rzeczką taką jak Rudawa w Krakowie. Malutką rzeczką. Ten wielki Jordan, biblijny Jordan, jest tak eksploatowany przez Izrael w celach rolniczych i innych, a także na przykład chłodzenie reaktora atomowego w Dimonie, że do Jordanii spływa już niewiele wody. I konflikt o wodę będzie następnym konfliktem, który będzie tam obok konfliktu etnicznego czy religijnego się rozgrywał. Pan pozwoli, że przerwę. Wspomniał pan redaktor o wodzie. No, niemal jeden z pierwszych komunikatów szefa MON izraelskiego właśnie polegał na tym, że Izrael zdecydował się na odcięcie dostaw żywności, wody i energii do Strefy Gazy, a John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, zapytany, czy ta decyzja jest zgodna z prawem międzynarodowym, no, uchylił się od odpowiedzi. Jak pan skomentuje? No to jest niestety bardzo łatwe. Odcięcie Gazy od środków współczesności, czyli prądu, internetu, dostaw żywności i wody, jest bardzo łatwe. Jest bardzo łatwe, bo jest to enklawa, która zależy od dobrej woli Izraela. Z Egiptu, po pierwsze, teren po drugiej stronie jest niezamieszkały, inny. Po drugie, musi być zgoda Izraela też, żeby większe dostawy płynęły z Egiptu, nawet dostawy humanitarne. Zresztą oficjele egipscy już w rozmowach poruszyli ten temat, że grozi katastrofa humanitarna w Strefie Gazy. Tam jest 2,5 miliona ludzi, którzy muszą coś jeść, coś pić, coś się ubrać, jakoś żyć. Tak, w związku z tym może chciałbym zapytać o przyszłość Strefy Gazy w ogóle. No teraz, na dzisiaj wiemy tyle, że rozpoczęły się naloty, 260 tysięcy uchodźców. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład Izrael odstąpił od tak zwanej strategii pukania w dach. Na czym polegała strategia pukania w dach? Otóż
tak quasi humanitarnie, zanim budynek został zbombardowany, to Izrael zrzucał taki granat, który był niegroźny, ale czynił dużo huku na dach. I to był sygnał dla mieszkańców budynku, żeby uciekali. Także dla no, tych niewinnych ofiar cywilnych, prawda? W ten sposób Izrael jakoś tam ograniczał te straty wśród niewinnych ofiar cywilnych. Teraz odstąpiono od tej strategii, po prostu bomby spadają, giną ludzie. Zdajmy sobie sprawę z tego, że gdzieby nie zrzucić bombę w Strefie Gazy, tam zginą ludzie. Po prostu taka jest gęstość zaludnienia. Ja tym samym nie usprawiedliwiam tego, co zrobił Hamas, bo nie rozumiem tego zupełnie. Tak morderczy, bezwzględny, pozbawiony humanitaryzmu i zasad atak powinien spotkać się z odpowiedzią. To, co zrobili bojownicy Hamasu, było bestialskie. Zresztą to była bardzo ciekawa strategia, bo oprócz tego, że oni nie stosowali już elektroniki, to także od kilku miesięcy nieustannie czynili hałas na granicy. Tam nieustannie były jakieś zamachy bombowe, awantury, strzelaniny. Także niepokój na granicy ze Strefą Gazy stał się rutyną dla armii izraelskiej. I dlatego nie zwracano uwagi specjalnej na to, co tam się dzieje. I w momencie, gdy rozpoczęły się kolejne jakby takie zamieszki, które żołnierze izraelscy zlekceważyli, naraz otworzył się korytarz i uderzyły specjalnie przeszkolone jednostki Hamasu. Już bojownicy, którzy rzeczywiście potrafią walczyć. Takich bojowników Hamasu jest około 10 tysięcy. Więc możemy sobie zdać sprawę, że na taki atak to wystarczyło. Plus użycie tuneli podziemnych, atak z morza, atak z powietrza za pomocą paralotni, to wszystko. Tak, to znaczy miał bardzo krótki, bardzo szybki przebieg. Tak. Dużo ofiar w bardzo krótkim czasie. Rakiety. Jest kwestia, skąd naraz Hamas niepostrzeżenie wszedł w posiadanie kilku tysięcy rakiet, kilku tysięcy pocisków do wyrzutni. Licząc lekko, każdy pocisk waży ponad 20 kg, 30 kg. To można, 1000 pocisków to są już tony. To są wagony tych pocisków. No, że tego nie zauważył wywiad izraelski, to rzeczywiście i agentura wewnętrzna, wewnątrz Strefy Gazy. Przecież musimy sobie zdać sprawę, że chociażby w serialu Fauda to jest dobrze pokazane, tam jest bardzo rozbudowana agentura wewnętrzna Shin Bet. I to wszystko razem nie dało rezultatu. Dziwne. Na takim małym terenie po prostu, żeby to można było ukryć. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia, skąd te pociski, tak? Dużo jest własnej roboty, takich wykonanych gdzieś tam w zakładach chałupniczych Hamasu i pokrewnych, ale dużo jest też takich kwalifikowanych pocisków, które mają większy zasięg. I skąd one się wzięły? Podejrzewany jest Iran oczywiście, tylko właśnie, to wymienianie jednym tchem Hamasu i Hezbollahu, czyli tym samym Iranu, świadczy znowu o dyletanctwie naszych polskich komentatorów. Dlatego, że jeszcze niedawno dochodziło do starć pomiędzy Hamasem a Hezbollahem. Wynika to z głębokich różnic religijnych. Hezbollah jest szyicki, Hamas jest mocno, coraz mocniej sunnicki. Tu musi się licytować właśnie z islamskim dżihadem, z tym mniejszym ugrupowaniem. I Hezbollah, jakkolwiek jest wrogiem Izraela, zaprzysięgłym wrogiem Izraela, jest dużo potężniejszy niż Hamas, bo to są siły zbrojne, które rzeczywiście są w stanie walczyć z Izraelem. No to jednak istnieje głęboka różnica między Hamasem a Hezbollahem. Ja bym mówił też o wizytach przedstawicieli Hamasu w Moskwie, gdzie spotykali się z Ławrowem jeszcze w 1922 roku. Są na to relacje, można łatwo to wszystko odnaleźć. Więc tropy wiodą w różnych kierunkach. Oczywiście głównym podejrzanym jest Iran, bo Izraelowi jest wygodnie podejrzewać Iran, ponieważ Izrael najbardziej boi się Iranu. Tak, lokalne mocarstwo. Ale czy tam są macki rosyjskie? Może i są. Czy są macki saudyjskie? Może też i są. Czy są macki innych wywiadów, tureckiego na przykład, o czym się mało mówi? Prawdopodobne, ale niepewne. Tutaj nie mamy żadnych dowodów, więc to są wszystko spekulacje. Wielcy specjaliści, wszyscy tutaj. Znamienne jest to, że Amerykanie nabrali wody w usta i tak bardzo
delikatnie mówią o tych irańskich powiązaniach, o tych międzynarodowych kwestiach, bo być może, że ten cały atak Hamasu to jest rozgrywka wewnętrzna, wewnątrz świata palestyńskiego. Chodzi o rozgrywkę o prymat, o przywództwo dusz w środowisku palestyńskim. Przecież przywódcy Hamasu, siedząc w Katarze, musieli zdawać sobie sprawę z tego, że ten atak spowoduje straszliwe reperkusje, że zginie mnóstwo osób cywilnych. I godząc się na to, no, rozpoczęli taką dosyć niebezpieczną, brutalną grę. No, jak ona się skończy, nie wiem, dlatego że już mamy informacje o strzale ze strony syryjskiej, Izraela, co mogłoby świadczyć o tym, że Asad przystąpił do jakiejś akcji, chociaż wątpię, że był tak lekkomyślny, żeby w tej chwili ścierał się z największym lotniskowcem świata, amerykańskim, i silną armią izraelską. Przecież pod bronią Izrael ma już ponad 350 tysięcy ludzi. Dziś. My ledwo możemy ukompletować, no może 120 tysięcy, tak naprawdę, bo w propagandzie mówi się 180. A tam naraz pod bronią jest i to dobrze wyszkolonych i dobrze uzbrojonych tylu żołnierzy. Więc to, mimo że w Izraelu mieszka jakieś 7,5 do 8 milionów ludzi, to jednak potrafi wystawić tak ogromną armię. Więc mówi się o atakach ze strony Syrii, ale niepotwierdzonych, i mówi się o jakichś atakach ze strony Libanu, Hezbollahu prawdopodobnie, ale też takich bardziej na wiwat na razie niż szkodliwych dla Izraela. Oczywiście Izraelowi byłoby na rękę, gdyby wciągnąć do wojny Liban i Syrię, bo by rozprawił się z dwoma nielubianymi sąsiadami. Przy poparciu też opinii publicznej, całego świata. Publicznej, amerykańskiej, bo to byłby pretekst do wielkiej wojny, którą Izrael mógłby rozpętać i zająć kolejne terytoria, tak jak na przykład wzgórza Golan, i je po prostu okupować. To w związku z tym takie proste pytanie, czy Strefa Gazy zostanie zajęta przez Izrael? Myślę, że zostanie zmasakrowana przez Izrael z powietrza na skutek ostrzału artyleryjskiego i nalotów samolotowych. Nie wiem, nie sądzę, żeby wojska izraelskie chciały wejść do Strefy Gazy i ją zająć, ponieważ to wiąże się z dużymi stratami. Zdobywanie tak zurbanizowanego obszaru wiąże się ze stratami dla każdej, najlepiej nawet ukompletowanej i uzbrojonej armii. Więc to opinia publiczna w Izraelu tego mogłaby nie znieść, choć dziś już wiemy, że powstał rząd na czas wojny, w którym zasiadają wszyscy liderzy opozycji. Więc taki rząd jedności naraz został utworzony w Izraelu bardzo szybko. I Izrael bardzo chętnie rozpętałby z tego wojnę z Syrią i z Libanem, żeby od razu załatwić sobie problem sąsiadów. Bo jedynym sąsiadem, który w miarę jest dobrze ma poprawne stosunki z Izraelem, jest Jordania. Pozostałe kraje są skonfliktowane. Nawet Egipt, który formalnie się nie miesza, no to nie jest przyjaznym krajem wobec Izraela. Jednocześnie mógłby poradzić sobie z tym kryzysem wewnętrznym, który targa Izraelem przecież od miesięcy. Tak, no w tej chwili reforma sądów, to zresztą takie znajome, i kilka innych awantur odchodzi na bok i skrajna, jak to się ładnie nazywa, skrajna prawica izraelska, czyli ugrupowania religijne i lewica razem tworzą ten rząd jedności. No zobaczymy, co z tego wyniknie, bo może z tego wyniknąć ogromna awantura, na której zależy Izraelowi w tej chwili, bo ma alibi do tego, żeby masakrować przeciwników. Czy też uda się to wszystko załagodzić i ochronić przynajmniej cywilów w Strefie Gazy, bo to jest w tej chwili najgorszy problem. Tak. Na koniec chciałbym, żebyśmy tak nieco podnieśli wzroki, spojrzeli na cały ten konflikt z perspektywy bardziej geopolitycznej, zwłaszcza z tej strefy geograficznej, która nas najbardziej interesuje, a mianowicie konfliktu na Ukrainie. Czy USA, deklarując i wspierając Izrael w tych działaniach, jednocześnie odstraszając potencjalne strony, które chciałyby się włączyć do konfliktu, czy nie osłabi tej pomocy, która płynie dla Ukrainy, biorąc pod uwagę, co się dzieje? No, pan Zełenski już rozpaczliwie się miota, bo naraz ten strumień pomocy amerykańskiej bardzo wysycha. Już formalnie coraz jest słabszy, ponieważ jednocześnie w budżecie na ten rok nie uchwalono kwoty na pomoc Ukrainie.
Nie ma tej kwoty. To tam jest awantura, no bo oczywiście znowu nie ma na funkcjonowanie administracji. To jest już co roku jakby tradycyjne w Stanach Zjednoczonych, ale tym razem w tym prowizorium budżetowym na 40 dni uchwalonym nie ma w ogóle kwot pomocy dla Ukrainy. Oczywistym jest fakt, że w obliczu wojny w Izraelu sprawy ukraińskie schodzą na drugi plan. I ta wojna przestaje być głównym tematem rozmów międzynarodowych. To dla Żeleńskiego jest bardzo bolesne, bo on w swojej megalomanii już urósł do takich rozmiarów, że wydawało mu się, że będzie przestawiał rządy światowe i meblował organizacje międzynarodowe. Teraz dostaje raz za razem bolesny kopniak w tyłek i wraca do swojej normalnej postaci, czyli takiego niezbyt lubianego na Ukrainie wataszki, który będzie musiał się mierzyć z coraz większą opozycją wewnętrzną, z rosnącą pozycją głównodowodzącego armii ukraińskiej Walerija Załużnego, którego nie lubi, z pozycją Kliczki, Poroszenki i innych oligarchów politycznych, którzy będą go atakować. Żeleński albo ucieknie do przodu, czyli pokaże, że jest figurą międzynarodową i należy mu się szacunek wewnątrz Ukrainy, albo czeka go marny los. On już w tej chwili walczy o nie tylko polityczne życie, moim zdaniem, ale w ogóle o życie. Tak, i jeszcze na sam koniec, a jak to się odbije tutaj na nas, na rządzie, który no jednak postawił na tą kartę amerykańską bardzo mocno i w związku z potencjalną zmianą optyki na tą bardziej bliskowschodnią, no z czym zostajemy, można zapytać? Kraje mają w polityce zagranicznej dwojaki potencjał. Jeden z nich to jest potencjał gospodarki i militarny, który jest naturalny i obojętnie kto rządzi w tym kraju, to i tak z tym krajem się liczą, bo po prostu ma ten potencjał. A drugi to jest potencjał niestety osób, które prowadzą tą politykę. I jeżeli chodzi o nasz potencjał, no to jest on średniej klasy w Europie, wyższy niż Węgry. I powinniśmy się liczyć bardziej niż Węgrzy, tymczasem liczymy się mniej niż Węgrzy, ponieważ mamy kiepskich przywódców. Kiepskich bardzo, a pan Andrzej Duda jest minusem polskiej polityki zagranicznej, ponieważ nie jest traktowany poważnie, traktowany jest jak taki synek, prymusik, który chce się podlizać, a nie bardzo wie jak, nie ma swojego pomysłu. Ma ogromne kompleksy, zabiega o poparcie wszystkich i w rezultacie nie dostaje poparcia nikogo. A on nie jest traktowany poważnie ani przez administrację Bidena, bo przecież budował Fort Trump, o czym się tak łatwo nie zapomina, ani nie jest traktowany przez Olafa Scholza poważnie, z naturalnych powodów, ponieważ Olafowi Scholzowi bliższy jest jego sprzymierzenie z Donald Tusk. Ani nie jest traktowany poważnie przez Francuzów, z różnych powodów. Nie jest też traktowany poważnie przez Ukrainę, ponieważ akurat mentalność wschodnia, jaką prezentuje pan prezydent Ukrainy, przewiduje tylko tyle. Albo się kogoś boję, albo kogoś lekceważę. I Andrzej Duda jest lekceważony, nasz prezydent jest lekceważony, jest to bolesne. Potencjał naszego kraju jest niewykorzystany poprzez to, że mamy prezydenta, który nie spełnia absolutnie żadnych nadziei, jakie moglibyśmy pokładać w instytucji prezydenta RP. Jest człowiekiem niepoważnym. Jest człowiekiem, który w tej chwili wzbudza rechot nawet w armii, kiedy mówi o gospodyni domowej, która może wyciągnąć karabin maszynowy i zastrzelić. No przecież to są rzeczy niepoważne. To jest chłopczyk w krótkich spodenkach. I teraz naraz daliśmy sobie sprawę, że wybraliśmy na prezydenta kogoś nieodpowiedniego. Tylko że w czasie, gdy były te wybory, jego konkurentem był ktoś jeszcze bardziej nieodpowiedni, ktoś jeszcze bardziej niedojrzały i niepredestynowany do tej roli. I teraz jesteśmy w takim oto problemie, że nie mamy poważnych ludzi na czele naszego kraju. Poważnych ludzi, z którymi by się tak liczono, jak chociażby z Wiktorem Orbanem. Wiktorem Orbanem, który jest mężem stanu, kontrowersyjnym oczywiście, jego poglądy mogą wzbudzać dyskusję, ale zauważalnym na świecie, z którym się wielu mężów stanu liczy i traktuje go jako poważnego przywódcę. I potencjał Węgier, który jest trzykrotnie mniejszy niż polski, na arenie międzynarodowej jest większy niż polski. Tak, tu niestety powracają te odwieczne problemy
polskiej polityki, polskiej demokracji, tym poważniejsze, im poważniejsza sytuacja międzynarodowa na świecie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Moim Państwa gościem Witold Gadowski, reżyser, publicysta, autor książek, pisarz. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję.